No a my też czekamy na drugi skok Kamila Stocha, zadając sobie pytanie, czy i na którym stopniu podium będzie dzisiaj Polak. Wyprzedzał Petera Preutza po pierwszym skoku o 6,5 punktu, 3,9 tracił do lidera, do Markusa Eisenbichlera. Trzymajmy kciuki za Kamila, już w powietrzu. No poprawny skok, ale też odległościowo niezbyt dobry. Liczyliśmy chyba na więcej, ale miał niekorzystne warunki. 0,8 metra na sekundę, wiatr wiejący z tyłu, 121 metrów. Skoczył Polak w tych warunkach. Metr dalej od Ryoyu Kobayashiego, który jest siódmy. No ale jednak 4,5 metra krócej od Petera Preutza. Peter Preutz także miał warunki podobne, także niesprzyjający wiatr. No i zobaczmy, który będzie Kamil. Słoweńca nie wyprzedzi, ale na którym miejscu będzie aktualnie? Na szóstym, a zatem nie będzie dzisiaj podium dla Kamila Stocha.